Halo, halo. Widzimy się w kolejnym odcinku z League Legend. Dzisiaj zagram sobie Lisynkiem na dżungli. Patrz 8.13, nic nie nagrywałem do przodu. Patrzcie, jaki kochany jestem. Dlatego nie było odcinka w poniedziałek, wybaczcie. Z Lola nie było, przynajmniej był Hearthstonik. Może dzisiaj też wleci Hearthstonik jeszcze. Lisynek do dżungli. Dostał małe buffy. Drzewko dostało dominacji buffka, z tego co widziałem. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, co tu się dzieje. Jakim pizgam. Jak był szybszy troszkę. Kurde, mógłbym streszować, chyba by zabił ten auto, a to ja bym streszował. Jak dał jednego autosa więcej, ale nie mogę mi dogonić. Nie wiem, czy ona była szybsza. Czekaj, ile ona ma w tej formie, kugarka. No ta w krzaku była, to nie wiem dokładnie ile. Ty. Boże, ten flash, Jezus Maria. Gdzie my, to są rankedy jakieś diamentowe, halo. Nie żyje ta na mnie. Przeżyła jakoś, jakoś przeżyła. Mógłbyś tego jednego bejziczka wsadzić, a nic by się nie stało. Marnowałem jeden autotaczek, głupio z mojej strony. Serio, nie umrze ten jeden kurczak? Na blue. Mógłbym sobie na reda iść, bo na teraz miał strasznie słaby start. Ale ja wolę zgangować niż wchodzić do dżungli. Chociaż jakbym ją do ziemi, to mi dalkę przyszpylił. Zresztą i tak będzie miała wolny ten start. Ona musi od buffa zacząć jakiegoś. Pewnie od reda zacznie, bo wie, że ja od reda zacząłem mojego, to... Rengar się już prawie wypierdzielił na tej górze. Zet nie ma samonerków, to jest też problem. Kurde, wolno te kraby robi. Serio? Nie, nie umarłby chyba. O! No, na pewno tego nie zostawię, jak taki dostaje pod zarąki. Jeszcze nie dżukowała tego, serio? A co ten Zet odpierdzielił? Mógł już do tyłu uciec. Nie musiał tego dalej puszczać. Znaczy nie mógł tak agresywnie, bo widział, że ja idę naokoło, no ale okej. Okay. Ja też spierdziłem, ale no, Morgana ładnie flesze zagra. Mogę poczekać z moim fleszem. No to nie wyszło to najlepiej. Bo Zet się trochę zbejtował na to, że to mi dalkę złapałem. Ale to ona zdążyła blue zrobić? Ona dwa buffy zdążyła zrobić. Ja pierdzielę, ten niedaleko ma jakiś chory ten clear. Nie zrobiła kraba i dlatego miała drugi poziom, ale no dalej. Strasznie szybko, jak ona była w plecy. Teraz jeszcze teraz time zwiększyły. Dobra, idziemy do Timoszka. Mamy wardziszka. A nie mam skakanki, nie mam. I mam laga. Dobra, już się odlagowało. Chodźmy do Timoszka. No był umarł, no już chciałem, już wolałem trafić i zabić. Flesza mu spaliłem, więc w sumie asystenta nie dostał, ale no może farmić teraz troszkę. Nie wiem, czemu z krzaków skacze, jak ma chyba staki. Wszystkie, że ja nie gram Rengarem, to się nie pojadam, ale no nie wiem, on chyba tylko staka dostaje na pierwszym poziomie. Dobra, coś takiego. I te pinki trzeba kupować, bo bieda z wardami. Dalka na bocie. Nie wiem, co mi tak tego bota wpierdziałem. To jest Zyra w sumie. No, ale też tak się wymienili. Widzę, że umarła i ta wróciła. Mogę przyjść coś zrobić. Mam spore obrażenia. Tylko jak oni pewnie mają wszystkie samonery, oni nie mają nic, to tego nie zrobię. Nic tutaj. Pechowo, że ten się tutaj zrespił. Jakby na pleckach to byłoby lepiej. Nie wiem, chora jest ta Nidalka, że ona wróciła do tej gry po tej wypieprzce, to się strasznie zdziwiłem. O,
Nie wiem, co ta Nami tam robiła, nie pytajcie mnie, ale już wszystko wiedziałem po tym jej flashu pierwszym. O, Fyfy chce cię wpisywać. O, Liga Legend. Aha, to tliło z komik, no. Wcale mnie nie widzieli, nie? Na tej klapie. Temu muszę pomóc jeszcze. Wszystkim nie muszę pomagać, no. Typowe, jak ja gram na dżungli, właśnie dlatego nie gram ostatnio dżungli, to jest jeden z tych powodów. Dobra, chciałem jak szybciej obrażenia wbić, żeby pękła na postu na RC. Ja mam dopiero za 10 sekund tego rada. Dobrze, znowu w pieprze. No poczekam na niego. Będzie szóstka raczej po nim. Jest szóstka, mogę na bota iść. Mam będę mieć warda. Tylko tu by się ping przydał. No oczywiście nie ma, bo lepiej kupić dwa fairy charmy. Typówka, rychupeja solówka. O Jezus. No dobra, weź Selic, Lucian kilki. Już jednego zakosiłem. Dobra, kęgle były ładne. Nie mieli wizji teraz. Może się odtiltuje ten Lucian. W farmie widzę, wszyscy wpieprzają. Ja już też pewnie wpieprzam, jak ta niedaleka się zaraz pojawi gdzieś na mapie. Jak chcę to karnąć, to muszę iść w obrażonka. Niestety tygrysek zginął na topie. Bastard. Mają sporo jakichś obrażeń. I oczywiście jak mają cały team AP, to jedyny ich ADS, znaczy nie cały team, no czterech mają AP, to ich jedyny ADS jest sfidowany, ma dwa kile. On jest sfidowany, no jest po prostu do przodu. Nie, mu piknął chyba w tego teamu, tego Rengara, nie jestem pewny. Chyba tak, więc no i piszę teraz takie kupsko, to też mnie tak hiltuje tacy ludzie. Że mają możliwość counterpiku, to jest cholerny duży bonus. Ona mi znowu wysunięta. Takie wymiany ciosów tam są, ale ja też muszę do dżungli chodzić. Patrzcie, że on już mnie dogoniła. Zed zabija już solo, to jest super. Powinien zabijać, bo nie wzięła żadnego summonera defensywnego ta Oriana, to jest idiotyzmem. Nie było mnie 10 sekund, wróciłem. Nic się nie działo poważnego. Orianka mówi, że tu jest nam na bota szedł, tam jest największy kill potential. Na tym topie to ja nie wiem w sumie. A Rengar był na dole, nie zauważyłem tego nawet. O, to jest ward. Nie, ja chciałem w Caitlyn ją kopnąć. Dobra, to był tak głupi kick, że... A co, ten odpierdzielił? No, fajny movement speed. W sumie nie, Zyra idzie. Jakby nie było Zyra, ale Z też idzie. Nie ma Erki, dobra, zawraca. Który mnie zbejtował na 5 sekund. Chciałem kopnąć i żeby podbiło tylko i gdybym E dobił, ale dobra, to i tak było. No niepotrzebny był ten flash tam, głupio spalony. Ja zapomniałem, że ja mam takie obrażenia, bo mam teraz ten swój power spike junglerowy, czyli jungle item zużyłem. Zapominam o tym często. Ale widzę, że Rengarek się trochę się wkurzył i zaczyna zabijać. A sobie cofnę, mam 1-8 koła. No w tym bocie nie ginęli, no ta Nami, ona nie może się w ogóle bić. Przecież. Nie wiem, co ona odpierdziela. Jak ona chce zoutdamage'ować tą Zyrę, nie da rady po prostu, nie może. Może ją zoutheal'ować i zoutsustainować na linii. Ale nie, nie zoutdamage'uje, a co chwilę to patrzę, że się wymienia i ją wodą podlewa. To no właśnie jeszcze wodą chce Zyrę skontrować, no halo. Nie można tak robić. No Merkę znowu, a to jest mały jakiś ten cooldown się wydaje. O Jezus, ale Spira dostał.
Dobra, ledwo co ci to wyszło, więc się tak nie cieszę. No i teraz żukowałeś, serio? Serio, w miniona trafiłem? Nie wiem, pod tą... Dobrze, że tam minion szedłem, inaczej. No to był biłem. Napiszę, biłem. W sumie to wiem, że mogę zrobić. Red już nie działa, ale... Jungler umarł. Abym zdążył przed botem zrobić wieżę, bo przed górą. Jezus, Timoszkę, szatanie. Najgorętszy. No pomoc! No nie puszczą, no. No jest, dobre ku. Mógłby się do mnie podejść, to bym dostał dasza wtedy, no ale dobra. Nie wiem, co Zed zrobił. A ten Lane'a fryzuje, bo robi skoki z krzaków. Nie no, Riany czekał. Znaczy nie wiem, czy się spodziewał, że oni się zesłapują? Nie wiem, nie wiem, czy to było takie do przewidzenia. Głupio trochę umarłem, no ale no, ucieknij Nidalce, która ma plus 400 moment speeda w krzaku. Nie można. Ale zabił ją Zed znowu. No co Margaret zabija tę Morianę, no tak to powinno wyglądać. Jak w farmie, już mnie dogoniła konkretnie. Ja wszystkie kile zbieram, a za chwilę będzie ten taki mój... Nie wiem jak to nazwać, kryzys wieku średniego Lee Sina? Że już nic nie będę robić i obrażeń w ogóle nie będę zadawać. Tak jeszcze 10 minut mam czasu takiego. Muszę jak najwięcej zrobić podczas tego momentu. Ale ta Nidalka widzę, że tak czasami momentami troluje. Ale fajny jest ten Lee Sin, podoba mi się. Lepiej teraz te spele wchodzą, lepiej energię czuję, że nie mam już takich problemów jak kiedyś miałem, że na przykład energii mi brakowało. Musiałem bardziej to kontrolować. Smoka powinienem zrobić przynajmniej jednego solo, bo Lee Sin się fajnie robi smoki. No weź sobie Rengar te blue jak chcesz. Ta wieża z Mida też jest do wzięcia, strasznie dużo rzeczy teraz do zrobienia. Fak, oni zdążyli pierwszą zrobić? No. Timoszkę ich uratował, bo ja bym zrobił tą na midzie. Ale nie spodziewałem się za cholerę, że Timoszkę mi schodzi. Czemu z tego mida ucieka, jak tu ten wieża ma 400 AP? Dawaj, jakieś kopniaksy lecą zaraz. Żaden się nie spodziewa, że tutaj stoję. Jezus, mnie to wciągnęło. Na kim ona miała kulkę niby? Ej, tragedia nam tu poszło. Się czuję troszeczkę winny, ale tylko troszeczkę. Nie, ten benziczek może by go zabił. Nie, bo ma triumf. Boże, wy Kaisin się boicie? Nie, to jeszcze Oriana jest, ale nie mają Erek. Czemu tak słabo wyszło? Ten kick był mój słaby. Dobra, Zed użył mózgu na szczęście. Przez po prostu Zedem mi zabija z cieni. No, ten kick może był słaby. No, myślałem, że ją wybombimy, ale ta kulka Oriany była strasznie dziwna, bo ona ją rzuciła. Miała ją na zyrze i zyra streszowała, a kulka została tak jakby po niej. Nie wiem, czy tak to powinno działać w sumie. Mało kiedy takie mechaniki jakieś widziałem dzikie na tych Orianach. No, już widzę, że mniej robię troszkę. Ja nie wiem, jakim prawem ona mi w ogóle takie obrażenia zadaje, ta Nidalka. Z tą zyrą. Gdzie oni kupią zaraz tabi butsy, ja już będę lizać palce u nogi. Hydra mógłbym zrobić w sumie za ten hajs teraz. Nie pomyślałem. Jak jest taka gra z takim tempem, to Hydra się fajnie sprawdza. Czy Tiamat sam, no. Sami Hydry bym nie kupił. Mam dziwną kompozycję, no ale zobaczymy. No i ta Caitlyn, jak ją wyautuje kopniakiem. O, a już tutaj jest Oriana. O, nie wiem co oni robią. Turret idą robić, tak?
chciał kile to zrobić, a widzę, że Z tutaj jest obok. Z jakoś znowu zmienia tor i naokoło jedzie, mi swoje katapultki. No idą tam wszyscy do was, z tego co widzę. Pytanie, ile tu wizji mają, pewnie sporo, tu jest spinkacz. Są Heraldinia. Muszę go smajtować. Wezmę go, bo im nie ufam. Jego już by teraz pewnie gdzieś użyli. W HP tam Timoszkowi zostały, widziałem, podobało mi się to. Kurde, no fajne jest takie farmienie, ale ja wiem, że zaraz będę mieć... A ja nie mogę Heralda, bo jeszcze wardów nie mam. Ja pierdzielę, zapomniałem o tym. Dobra, na górę go idę puścić szybko. Powiedziałem, że go ktoś zaraz puści, a sam go zaraz puszczę. Widzę, że nikt nie przerwie. Fak, na grzybie to odpaliłem w ogóle. Ej, no zabijamy go. The Knight. Ale taki hardy The Knight. I na bocie tego zabiłem, Rengara. On Rengar też tak dziko gra. Wszystko trzy wyjebki ma. Pierwsze więcej. Tu jest Timoszkę tylko. Ma HP coś? Nie wiem, jak tutaj jest, ale... Dobra, swoje Heraldino zrobił, można cofnąć. Ja mam na itemy. Tego Black Leavera też nie zużyłem, mnie to boli troszkę. Black Leaver i mieczyk. Ale niestety troszkę spowolniłem wstępy. No, Riana będzie jeszcze długo nic nie robiła. Ta musi na Lishbane'a złożyć. Ta już ma dobre itemy, ta Caitlyn. Ona już będzie obrażenia robić, ale... Okej, okay. No muszę ją wyautować. Mamy team do wyautowania poszczególnych osób, tylko czy to pyknie, bo teraz sam to nie pykło po prostu i widzieliście, jaka była katastrofa, nic nie zabiliśmy. No właśnie, coś takiego się dzieje. Nie wiem, jak on umarł zerką. Boże, trzy bąbelki weszły. Ja tu mogę jakieś kręgle zrobić, spróbować przynajmniej. Boże, nie trafiłem, naprawdę. No Rengara nie ma, no nie możemy się widzieć, bez Rengara to ja się obcą. Nie wiem, oni mają jakieś haksy mają chyba. Mam tu już czterech znowu jest. Pięciu ich tu jest nawet. Co to nami robi? Tak niepotrzebnie obrażenia zbiera na EP. Dobra. Do widzenia. A tu ręka jest w ogóle, jak jestem ślepy, nie zauważyłem tego. No dobra, pojedynczo i tak zabieramy. Jak w jakimś filmie, tak po jednym kradniemy. Grzyby Timsona bolą, bolą. Dałbym wizję, ale no... Dobra, Zet się wkurzył, ona jeszcze nie ma zoni, nie ma. To jest okej. Okay. Dalej bym ich łapał gnojarzy. No raczej wizji nie mają, bo byli na naszym terenie długo. No robicie, spoko. Szkoda, że nie jakiś inferniak, bo no inferniak by tu strasznie zbustował statystyki. Tu poszedł trap, ale dobra. Nic się nie dzieje, można cofnąć na górze farma. No zobaczymy, jak ta gierka będzie wyglądać. Na razie jest tak niby ok, ale no wygrywam w killach, ale ja mam te kille, a wiem, że naj... Dobra, streszowała, nie ma sensu gonić. Mógłbym to przeciągnąć, ale... O! Dobra, da się znam zbaitować trochę. Boże, że to była Caitlyn, jakby Wazyra sama, to jeszcze ok. No idź z tą minką swoją. Pięć wywiebek masz w tym drużynie, tą nami, którą nie powinnaś w ogóle umierać. Jeszcze mi będziesz litować minkami jakimiś. A ta Zyra już ma full penetrację w ogóle, no. Ten bottom ma 10 fragów, świetnie. Nie, no to było głupie, no, ale to też taki pierwszy mój błąd głupi w tej grze, więc... Przyjmę to na klatę.
Jakbym takim miękkim opisać nami po tym, co ona robiła, to... No nie wiem, czy to było takie łatwe. Może chciała dobrze. No nie wygramy tego raczej, no bo nie wiem, nie umiemy teamfightu zrobić. Takie robimy dożynki, jakieś takie podchody same. Pojedynczo wchodzimy i się bawimy z nimi, zamiast ich zabić po prostu. No nie wiem, co to było za engage. Chociaż... Masz go, nie? Ten się odpalił teraz. Dobra, Lucian się odpalił. Możemy zrobić tego barona. Tylko Nidalka żyje. Ale ma 11? Nie, to ma 13, to mnie nie ukradnie. Nie ma. Musi być mega pechowa, żeby mi to ukradła. Tyle powiem. Znaczy, jak to skombuje z Q, to może. No, Zet ją tam zatrzymał, to okej. No, Zet ją ma. Mają czy nie? Ja shielduję jak mogę tego tutaj. Patrzcie na 1000. Dobra, trochę spóźniony byłem, ale okej. Bo na Q czekałem. Ten baron jest spoko, ale nie wiem, czy byśmy mogli inhibitora nie ukraść. Ale chyba jeszcze za szybko było na inkubator. No to nam otwiera nowe możliwości. Bo Rengar teraz na splicie więcej zrobi. Ja nie będę mógł steraka złożyć, nie? No ja robię co mogę w tej grze, no. A Rengar widzę, że idzie podobny, to rozumiemy się z tym z Rengarem, że reziściki i wygrana gierka, tylko trzeba Caitlyn teraz wybombić. Jak wybombimy Caitlyn i jakoś nas nie zniukują, nie złapią w paru, to jest po gierce moim zdaniem. Można 1-3-1 nawet zrobić, bo ja nie wiem, czy ktoś Zeda pokona 1-1 i Rengara. No ale jak mi to teraz wytłumaczyć, że... O Jezus, wlazłem w tego Spira. Tu jest Caitlyn, ja bym tu wchodził. No, Rengarek wie, o co dobre. Jezu, czemu to nie siadło? No to poszujcie do mnie, idę. Żebym się wave nie marnował. Ale na Amazonie, nie? Nie mogę tak robić, no, na Amazonie. Czy mogę próbować, ale wiem, że to nie wyjdzie. Dobra, wieże robimy. Wszystkie te dwójki padają. Taki był nasz cel właśnie. Tą Zyra chyba jest nawet lepiej niż Caitlyn wyoutować, tak bez żartów wam to mówię teraz. No nie wiem, jak dżukują, to nie dżukują, no gnojarze. Ja bym chyba cofnął. No Lucian się odpalił teraz, ale no... Po co ryzykować, głupie shutdowny oddawać. Mamy bardzo dużo pieniążków, dostaliśmy teraz z tego. Chyba jakieś kupię już armory teraz też na tą Caitlyn. Nie wiem, czy jest sens iść więcej... Mało chapca jest, no, mało chapca. No ale plejcika złożymy. Plejcik jest fajny, bo tam da jeszcze boosta do komba, więc... Tam magiczne obrażenia jakieś fejdą. Armurek muszę mieć, bo mnie Caitlyn będzie wybombiać zaraz na 2Q. Oje, zmistajmował to troszkę. No dobra, Zedzik karuje to teraz. Lucian się odpalił, wtedy wcześniej Zedzik. Wszyscy coś teraz mamy jakieś swoje 5 minut w tej grze, oprócz nami, tak mi się wydaje. Mógłbym wbić, ale ja chyba po drodze te trapy zbieram, nie jestem pewny. Wbijam, jak tylko złapię, to wbijam od razu. Chociaż no inferniak jest. Tylko baron nam się skończył, już się skończył w sumie. No ale jak inferniak to inferniak.
Smite za ile? Za 800, a na 1100 kombowałem. Dlatego jak się gra Lee Sin, to bardzo ciężko się kradnie barony. Znaczy ukraść Lee Sinowi barona. Nie miałem ręża na W? Nie, no kickem chyba po prostu. No kręgle zrobiłem jakie mogłem. Ja pierdziel, jakie tam są lowy, jak to strollowaliśmy teraz. Energii mi zabrakło, żadnego autotaszka nie wrzuciłem. Kurde, dało się to lepiej zrobić, ten kopniak pewnie. No nie było follow-upu żadnego, bo Rengar w coś innego skoczył, każdy w coś innego skoczył i widzicie, jak macie teamy z asasynów, jak to się dzieje, każdy w coś innego skacze. Rengar, a Z nie OR-ki, bo ultował wcześniej chyba Timoszka, czy tą... Ta Caitlyn ma najlepsze staty o nich drużynie i mi się wydaje, że też dużo robi. Mówię, ten bottom ich najlepiej zagrał, oczywiście, to widać. I to nie wiem, czy jakoś super pomocą tej Nidalki, ja też tam na bocie byłem. No nie, no mogłem to lepiej kopnąć teraz, no ale już nie wiedziałem w sumie kogo i chciałem tam kręgle tylko zrobić. Dobra, plejcik. No żeby tego jakoś głupio nie sterować, bo nie mamy inhibitora jeszcze żadnego, no. A ta Caitlyn w końcu zacznie zabijać z tych erek. A ja już jestem bezużyteczny, już obrażeń nie robię tak naprawdę. Chyba, że skuf kogoś, kto ma 100 HP, to tak, to wtedy mam obrażenia. Weź sobie to blue nami, chodź. Weź nami to. Ty nie masz pewnie, że to jest CDR-a nawet, no właśnie. Chciał mi to tak ukraść przed nosa. Ona to próbowała z W chyba wziąć tego miliona. Jezus Maria. Tak mi się wydaje, że W wykastowała. No nie jestem na 100% pewny. No ta indalka tak trochę niebezpiecznie. Danger, danger. Trapa foda nie założyłem nawet. No, Rengarek. Dwie linie jakich nie żyją, no ale to przynajmniej jedną trzeba zrobić. Ja wbijam od razu. Serio i we mnie ten szokwave tylko. No ja obsam się, nie zrobię nic. No Zyrę zabili, ale Zeda uratowałem chyba tym moim wjazdem głupim. Nie no, szokwave'a na japę zebrał, nie prędzej. No tak mnie zatrzymał ten szokwave. Jak miał flasha tam to ograł. Ale Ward jest trochę za wolny, żeby szokwave'a ograć. To jest dash mimo wszystko. Nie no, spaliłem Caitlyn, Flasha i tego, no i Shockwave, bo to moim zdaniem było okej. Okay. Trade za Lee Sina to jest moim zdaniem dobry trade. Jest inhibitor jeden. Znowu już Baron staje. Także już ma 30 minut, no to już się... Kryzys wieku średniego Lee Sina się zaczął już. To jest tylko dobre erki mi mogą wyjść i kręgle. Czy no, to kręgle to dobre erki, ale... I mogę coś ukraść fajnie. Nie powinni tego szybko robić. Wątpię, żeby to szybko robili te barony. Nie ma zonie jeszcze ten Teemo, naprawdę? Nie, gramy na Rengara, na Rengara, na Zeda i na Lee Sina. I ziomek Zed jeszcze zoni nie zrobił. Ja bym na tej Caitlyn już zonie miał. Będzie tak bez żartu wam co mówię. Jak nie zonie, to sto płacze. No ona kupiła Cloth Armor. Nie wiem, czy... Znaczy może nie miała pieniędzy w tym wypadku, ale moim zdaniem warto poczekać z tym 300 golda i kupić tego mini zonie. My to możemy robić, tylko no teraz Rengar poszedł sobie kilki grać. Ja mam troszkę armora, to przytankuję w miarę i się leczę sporo. Tylko ja potrzebuję wizji. No nie róbcie tego, bo jak oni to skombują, to tego... Nie no, ukradnę, to dobra. Wiara w siebie, więc większam chwil. Ale teraz Caitlyn dostała w pierdzie. Ale timing jeszcze. Przytrzymaj agro.
Możemy to skończyć, ale no. 60 HP zostało, poddali się. Gdzieś jaki timing na Guardiana? Ledwo wstała, a już pękła ta. Poddali się, nie? No. Dobra, początek miałem na to okej, ale no widzicie, że potem ten Lee Sin odpada w lejcie, więc trzeba to gierki szybko zamykać, albo więcej kili drużynie oddawać, bo inaczej jest kiepsko. W tym ciągu to wszystko zaprzęgło inne popatki, pamiętajcie o lejku i subiku.